5 miesięcy temu basen zakupił generator dwutlenku chloru. Czy to urządzenie poprawiło jakość wody na basenie? Tak, z bieżącej obserwacji widzimy poprawę jakości bieżącej ciepłej wody użytkowej. Firma, która obsługuje nam jakby urządzenie, kontroluje bieżąco jakby stan jego dozowania tych chemikaliów, brzydko mówiąc. I tak, widzimy poprawę jakości. A z czym jest problem, jeśli chodzi o dbałość o czystość wśród klientów pływalni? Notoryczne problemy to brak przejścia w prawidłowy sposób przez obszar prysznicy. Mamy zdecydowanie na szczęście mniejszą liczbę klientów, którzy nie stosują się do tego regulaminu, stąd próba wyjścia naprzeciw i nasza krótka kampania informacyjna, edukacyjna. Pływaku, dbaj o czystość, pływanie jest tylko tak czyste, jak czysty jesteś ty. Ma to zwrócić uwagę tym, którzy mają problem z respektowaniem tego regulaminu, aby stosowali się do niego, natomiast uświadomić wszystkim pozostałym, jak to jest ważne. Wszystko to, co wnosimy jakby na swoich ciałach, na swoich włosach, nie przechodząc w prawidłowy sposób przez prysznicę, czyli nie korzystając z nich, ląduje potem niestety w wodzie, której parametry pogarszają się. My, stosując środki chemiczne, musimy wtedy zwiększyć ich dozowanie. Ilu klientów dziennie odwiedza pływalnię? Średnio jest to 300 osób dziennie, około 150 tysięcy osób rocznie. Ostatnio na jednym portalu społecznościowym toczyła się dyskusja odnośnie obowiązkowych strojów na basenie. Dlaczego nie może to być strój dowolny? Powiem tak, ten problem rozwiązał wczesny dyrektor basenu we współpracy z ratownikami WOP. Od 1 lutego 2016 roku został wprowadzony obowiązek ściśle respektowania stroju, ściśle przylegającego do ciała, bez kieszeni, bez dodatkowych elementów. Nie jesteśmy w stanie weryfikować, czy dany strój, dane spodenki, bo najczęściej mówimy o panach, są przewidziane do pływania, czy też nie. Ściśle wszyscy mają te same wymagania. W związku z tym takie obostrzenie, ja przechodząc tutaj jakby na to stanowisko, zachowałem jakby ten zapis regulaminu i wszyscy klienci korzystający z basenu muszą mieć strój ściśle przylegający do ciała.